Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. Mam Dzień nadzieję, dobry, że witamy Pani Mario. Pani Maria Sujka-Jankowska jest psychologiem i pedagogiem specjalnym. Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi konsultacje oraz terapię w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Skierniewicach. To serdecznie dziękuję. Ja się jeszcze trochę odniosę do tego, co powiedział ksiądz Tomasz, ponieważ tak się składa, że akurat mam przy sobie różne materiały z Fundacji Naglesami. Serdecznie polecam tutaj, również oni prowadzą telefon, taką linię wsparcia, telefon zaufania, można powiedzieć, pod numerem 800-108-108. I też można dzwonić do nich o dowolnej godzinie doby. I serdecznie polecam, bo są to osoby, które rzeczywiście są przygotowane do wspierania osób przeżywających żałobę, stratę lub przygotowujących się w ogóle do przeżywania takich sytuacji. Także serdecznie też polecam. A w kontekście w ogóle wspierania dzieci polecam również na przykład materiały przygotowane przez Instytut Małego Dziecka imienia Astrid Lindgren. Na przykład mają taką pozycję jak Blisko siebie w życiu, o tym jak rozmawiać z dzieckiem, o przemijaniu. Też jest bardzo dużo tutaj takich informacji trafnych, które ja często też podsuwam rodzicom w różnych takich trudnych dla nich historiach życiowych. Jeżeli ktoś potrzebuje się tak gdzieś, bo ja też sobie wyobrażam, że czasami usłyszenie czegoś tak na raz to może być coś przytłaczające, że tego może być dużo i tych informacji może być dużo, to one są czasami po prostu zebrane w jednym miejscu i warto też sięgać do takich materiałów, które są ogólnodostępne. A teraz już przejdę może do tego, czym ja się zajmuję tak w ogóle na co dzień. To ja głównie wspieram dzieci w radzeniu sobie w różnych trudnych historiach życiowych, dzieci i ich rodziców. I trochę też nawiążę do tego, co mówił ksiądz Tomasz. Ponieważ bardzo często jest tak, że kiedy trafia do mnie dziecko z jakąś trudną historią życiową, to w pierwszej kolejności dobrze jest wesprzeć jednak te osoby dorosłe, które w jego otoczeniu się znajdują. Czyli jeżeli dziecko przeżywa jakąś swoją trudność, to ja bardzo często w ogóle zaczynam od tego, że najpierw zapraszam rodziców albo w ogóle opiekunów tego dziecka, żeby zobaczyć, jak oni sobie w ogóle z tą sytuacją całą radzą, w jakiej kondycji oni są, takiej psychicznej, swojej własnej, emocjonalnej, jak oni funkcjonują, bo to, jak funkcjonuje otoczenie dziecka, bardzo dużo ma znaczenia w tym, jak funkcjonuje dane dziecko. Bo dzieci gdzieś bardzo często przyjmują taką atmosferę trochę, która jest w domu albo w szkole, że gdzieś nasiąkają tym tak wewnętrznie i niosą to właśnie później dalej. I myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo istotne, żebyśmy my jakby sprawdzali, jak się mamy w ogóle z tym wszystkim, że dzieją się teraz różne rzeczy, różne trudne rzeczy. Bardzo jesteśmy narażeni na różne historie o stratach różnych, z różnych powodów się dziejących. I jak my się z tym mamy? Prawda? Jak my sobie z tym radzimy? W jaki sposób my sobie z tym radzimy? Bo jakby odpowiedź na to pytanie niesie jakby trochę odpowiedź też na to, jak będą radzić sobie dzieci z naszego otoczenia z tym. Bo one sobie radzą w ten sposób, jaki podpatrzyły u dorosłych, których mają właśnie w tym otoczeniu. I dobrze jest naprawdę badać to, jak nam jest. Bo jeżeli nam jest trudno, no to dzieciom też będzie trudno. Bo to też jest tak, że to nasze przekonania o tym, czym jest śmierć, jakby to my trochę sprzedajemy to dzieciom. Że dla dzieci to jest w pewien sposób, w jakimś tam etapie norma jakaś taka, że ludzie są, że się im różne rzeczy dzieją i że oni patrzą właśnie, co my z tym zrobimy jako dorośli i na to, jak my reagujemy, jak my się przejmujemy, no to oni w to wchodzą, tak? No to pewnie dużo rodziców wie, że jeżeli dziecko na przykład się przewróci, to czasami jest taki moment, że ono patrzy na rodzica. Patrzy, przygląda się, czy ten rodzic zareaguje w jakiś taki sposób i dopiero reakcja rodzica nadaje takie większe znaczenie temu, że się to dziecko przewróciło. Jeżeli rodzic na przykład zrobi takie wielkie oczy i takie
No i wtedy czasami zaczyna się płacz, prawda? A jeżeli rodzic z jakimś spokojem podejdzie, obejrzy, to gdzieś tam czasami to przeżycie wewnętrzne dziecka też jest mniejsze, tak? Bo ono gdzieś wchodzi w to, co zaobserwowało w otoczeniu. I tak samo dzieje się też ze stratą bliskich osób. Jeżeli dziecko słyszy i widzi i podpatruje, że to jest coś bardzo trudnego, o czym się mówi szeptem, że nikt mu nie mówi prawdy i że to jest naprawdę trudna rzecz, to ono też wejdzie w tą atmosferę takiego lęku, strachu, smutku dużego. I myślę sobie, że to też jest tak, że czasami są to nieuniknione rzeczy, prawda? Bo gdzieś no, strata bliskiej osoby będzie się zawsze wiązała z poczuciem smutku jakiegoś, tak? Albo właśnie z jakąś złością, albo w ogóle z kombinacją tych jakby odczuć emocjonalnych, które się w człowieku dzieją, bo rzeczywiście czasami pierwszym takim odruchem wewnętrznym na to, kiedy kogoś w naszym życiu zabraknie tak nagle, to jest złość na to, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Także i to jest czasami złość, która jest związana z obwinianiem tej osoby i że dzieci mają też taką swoją szczerą umiejętność tego, żeby wypowiadać te takie myśli, które w ich głowach są na głos czasami i mówią wprost, tak, że jestem wściekły, że ktoś mnie zostawił, tak, że jestem wściekły, że w ogóle, nie wiem, że poszedł tam, pojechał albo że był w tym miejscu, tak, że jak on mógł mnie zostawić, tak, albo dlaczego nie walczył mocniej i że to jest dużo z tej wściekłości, takich myśli, które są związane z tym, że rzeczywiście bardzo silnie przeżywam to, że to była dla mnie ważna osoba i że ktoś mi tą moją cenną wartość w życiu nagle odebrał. I że złość to jest też taka emocja, która nam bardzo dużo mówi o tym, co było dla nas w życiu ważne albo co jest dla nas w życiu ważne. Bo to, co jest dla nas w życiu ważne, chcemy bronić. I za to chcemy też walczyć. Także gdzieś takie reakcje obronne, agresywne czasami pojawiają się wtedy, kiedy mamy poczucie, że właśnie coś nam jest zabierane, wydzierane, a mamy jeszcze siłę do tego, żeby o to walczyć. I że w momencie, w którym gdzieś pojawia się też smutek, to smutek jest czasami też związany z tym, że akceptujemy trochę to, że tego już nie będzie. Tak, że ten smutek on jest czasami potrzebny po to, żeby się pożegnać po prostu z tym, że czegoś nam w życiu zabrakło, kogoś nam w życiu zabrakło i że ten ktoś już właśnie może nie wrócić. I też, jeżeli już mówimy o dzieciach, to jest tak, że one przez pewien czas swojego życia nie mają takiego poczucia, że śmierć jest nieodwracalna. Że im się czasami wydaje, że ktoś umrze, ale że potem jakby, że wróci na przykład. Tak? I że to też widać, jak się przedszkolaki bawią. To bawią się czasami w taki sposób, że opowiadają tam sobie różne historie w zabawkach i w tych historiach jest czasami tak, że dana postać umiera kilka razy. Gdzieś nie zawsze im się to łączy, że śmierć to już jest taka, że tam już nie ma powrotu z tego. A jednocześnie jakby tymi historiami, tą zabawą oswajają sobie temat śmierci, tak? Bo ona się pojawia mimo wszystko w ich życiu. Tu usłyszane, że ktoś komuś tam zmarł, tak? Albo że gdzieś jakieś historie wcześniejsze wśród znajomych rodziny, wśród samej rodziny, tak się pojawiają, że to nie jest tak, że te dzieci się w takiej bańce są chowane, tylko one gdzieś tam tym uchem swoim wyłapią w czasie zabawy, układania puzli, klocków Lego czy czegokolwiek innego i złapią to, że tam się coś działo, o czym się dorosli rozmawiali właśnie o śmierci, prawda? I że czasami dzieci zadają pytania, tak, jak to jest. I zadają takie pytania, które nam się w ogóle gdzieś nie łączą, tak, z tym, że to jest związane ze śmiercią. Czy pytają o to, czy komuś jest na przykład zimno w grobie, czy nie trzeba mu tam czegoś zawieść, albo to w takim wypadku, jak to jest, jak wszyscy mówią, że na przykład, nie wiem, tam babcia patrzy na mnie z nieba, a ja jej nigdzie nie widzę, tak, to jest, że ona na mnie patrzy. Albo jeszcze bardziej jakby, jak ktoś powie, że babcia patrzy z nieba, no to teraz jest wstyd w łazience, prawda, żeby się przebrać, ubrać, bo przecież babcia patrzy, ona zawsze jest i zawsze patrzy. Także to jest tak, że te dzieci czasami rozumują w taki sposób na ich etapie, tak, takim poznawczym, że warto jest patrzeć na to, jak one gdzieś tam funkcjonują, co mówią, co myślą, w jaki sposób sobie oswajają rzeczy. Bo rzeczywiście dobrze mieć rękę na pulsie i zobaczyć, czy to nie idzie w jakąś tam stronę jeszcze bardziej lękową, tak? Bo to jest czasami podwójnie trudne,
że ja przeżywam swoją trudność i dorośli w moim otoczeniu przeżywają trudność, właśnie jakieś straty i że ciężko jest nam się wtedy wesprzeć wzajemnie, tak? Bo każdy z nas potrzebuje wsparcia. I ciężko jest wtedy gdzieś się sobie wzajemnie to wsparcie zaoferować, bo wszyscy jesteśmy w takim miejscu, które jest bardzo trudne, bardzo, bardzo przykre, bardzo ciężkie do dźwignięcia. Myślę sobie też, że z dziećmi jest jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie taka, że one bardzo silnie będą próbowały dostosować się do tego, jakie mamy oczekiwania. Czyli jeżeli gdzieś jakby dorośli w otoczeniu dziecka bardzo mocno nie dźwigają tematu i tam się pojawiają takie tematy depresji i rzeczywiście bardzo ta strata jest dociskająca, to wsparcie, które mogliby zaoferować dziecku, jest bardzo znikome w tym momencie. Tak? Że potrzeba jest jakby zobaczyć właśnie, czy ta przestrzeń tych osób dorosłych, którzy się dzieckiem zajmują, czy oni są na tyle jakby stabilni w takich swoich przeżyciach emocjonalnych, że są w stanie w ogóle dziecku jakiekolwiek wsparcie zaoferować, bo jeżeli nie są, to oczekiwanie jakby takie, w które dziecko wchodzi, to jest takie, że to ja będę teraz osobą dorosłą w tym, jakby ja dam radę, tak? Jakby wejdę w taki tryb przetrwania, jakoś to wszystko przeżyjemy. I czasami pojawia się rzeczywiście, że rodzina przez dłuższy czas żyje w takiej sferze, którą możemy nazwać sferą zamrożenia wewnętrznego, takiego emocjonalnego, że oni gdzieś nie za bardzo mówią o tych przeżyciach, nie za bardzo je w ogóle gdzieś okazują, że wchodzą w taką, właśnie w taką trochę jak robot, tak, że trzeba zrobić, trzeba być, trzeba wstać, ugotować, wyprać i spać, tak, że gdzieś tam nie ma takiego życia w ogóle, tak, że się wchodzi w taki trochę wewnętrzną zimę, takie zamrożenie. I że to jest bardzo trudne wnieść z tego poziomu dzieciom w ogóle wsparcie, tak, że opiekować ich emocje wtedy. I że dobrze by było, żeby gdzieś też wtedy tych dorosłych zaopiekować, tak? I żeby gdzieś ta stabilność emocjonalna była na tyle komfortowa dla nich, żeby oni dali radę sobie gdzieś ten etap przetrwać, bo czasami to jest dzień, dwa, czasami to się ciągnie tygodniami, miesiącami, prawda, że jakby zanim w ogóle nazbieramy siły, żeby wrócić z tego zamrożenia, to też nie jest łatwo. I z tego zamrożenia takiego wraca się przez też trudne odczucia, bo wtedy się jak się odmrażają te wszystkie rzeczy, które w środku są zasklepione, to one się odmrażają przez doświadczenie właśnie jakichś takich dużych, silnych, wewnętrznych złości na świat, na sytuację, na los, na Pana Boga na przykład, tak, na to, że w ogóle dopuścił do takiego zdarzenia, że pojawiają się też takie odczucia lękowe, tak, że to teraz będziemy się bać, żeby się chronić przed tym wszystkim, co nas może spotkać w życiu i że to też nie jest wspierające ani dla tego dorosłego człowieka, ani dla dziecka, które w tym systemie żyje. I że zanim jakby ten dorosły sobie z tym poradzi, to dziecko też obserwuje, tak, te sposoby radzenia sobie w takich trudnych sytuacjach. A to, co dzieci wspiera w ogóle, czyli jakby nie jest taki pozytywny w ogóle wydźwięk tego wszystkiego, to myślę sobie, że to jest przede wszystkim pokazanie na to, że mogą mieć to wszystko, co jakby pokazują całym sobą, kiedy radzą sobie z trudnymi emocjami. Że to jest takie założenie, że dzieci zawsze sobie w jakiś sposób radzą, tak? Tylko sposoby, w jakie one sobie radzą, czasami są takie, że nas dorosłych przerażają troszeczkę. Albo że nam się wydaje, że to już jest coś niepokojącego i że tutaj trzeba to wsparcie nieść. I że dzieci radzą sobie naprawdę czasami dużo lepiej niż dorośli. Jak my im pozwolimy na to, żeby gdzieś przeżywały wszystko to, co mogą przeżywać, tak, że to, żeby nie chowały łez, tak, że gdzieś dzieci słyszą ciągle bardzo takie trudne historie pod tytułem na przykład chłopaki nie płaczą, tak, że mężczyzna to musi być taki twardy zawsze, nawet jak ma 5 lat, tak, to że on sobie powinien jakoś już tak lepiej radzić w tym, co w środku przeżywa,
i że rzeczywiście to utrudnia w ogóle poradzenie sobie ze stratą, bo jak mi jest smutno, to chce mi się płakać. A nie mogę, tak? Bo gdzieś no, chłopaki nie płaczą na przykład, tak? Więc dzieci sobie radzą na wszystkie możliwe sposoby i dobrze jest dzieciom pozwolić na to, żeby sobie radziły. I żeby pamiętać o tym, że każdy z nas w danej sytuacji działa najlepiej, jak potrafi. Czyli korzysta ze wszystkich zasobów, które ma do dyspozycji w taki sposób, jaki jakby w danej chwili może. Tak? Czyli nie zawsze jesteśmy w stanie wejść na wyżyny jakichś tam rzeczy, oczekiwań społecznych, ale wchodzimy na takie wyżyny nasze wewnętrzne, na to, co my sami jesteśmy w stanie w danej chwili naprawdę jakby tak wysoko osiągnąć. I że to, jak sobie radzimy, to jest w porządku. W sensie takim, że my sobie z tym radzimy, że chcemy, że widzimy, że czasami potrzebujemy zostać sami, a czasami potrzebujemy spotkać się z innymi, że potrzebujemy czasami poszukać takich jakby miejsc, na które mamy wpływ, odzyskać jakieś takie właśnie poczucie sprawstwa w naszym życiu, bo nasze poczucie bezpieczeństwa zostało bardzo mocno zachwiane i dzieci mają tak samo, że właśnie bardzo się złoszczą albo właśnie bardzo się boją różnych historii i że też to jest związane z tym, że potrzebują się poczuć potrzebne, potrzebują się poczuć zaangażowane w różne historie i że nam czasami jest lepiej, jak coś robimy, prawda, że jak działamy i że myślę sobie, że bardzo dużo osób ma taką historię, że jak się denerwuje, jak się stresuje, to na przykład zaczyna sprzątać. Albo że jak się gdzieś tam pojawiają jakieś stresujące sytuacje, to musimy mieć mnóstwo takich ścieżek, tak? Że mamy, jak nie wyszło nam jakby ten plan A, to mamy jeszcze plan B, plan C, plan Z i tak dalej. Także gdzieś mamy tych planów czasami porobionych dużo i że jak my sobie pomyślimy, ile tych planów mamy, tak, ile mamy możliwości, to jest nam wtedy nagle lepiej, tak się czujemy bezpiecznie, okej, bo jak się to nie uda, to jeszcze skorzystamy z czegoś innego. I myślę sobie, że doświadczenie straty to jest coś takiego, kiedy nam te wszystkie plany legną w gruzach. Może nie mamy już możliwości i musimy sobie od nowa zbudować wszystkie te rzeczy, wszystkie te jakby plany, które gdzieś do tej pory nam działały. Poza tym też doświadczenie straty to jest coś takiego, co nam zostawia w życiu pustkę. I ono zostawia też pustkę w życiu dzieci. To znaczy, że jak gdzieś zaczyna im brakować i to brakować osoby, która bardzo duże znaczenie miała w ich życiu, to w tą pustkę czasami wchodzą różne rzeczy. To nie jest tak, że ona sobie taką pustką jest i tyle, tylko że w tą pustkę czasami wpadają różne rzeczy. Jeżeli dzieci mają dookoła jakieś takie pozytywne doświadczenia różne, to w tą pustkę zaczną wpadać pozytywne rzeczy. To znaczy, że w którymś momencie, gdzieś jak nadejdzie taka akceptacja, to tam się pojawi rekompensata jakaś wewnętrzna dla tych dzieci, tak, że będą szukały takich dobrych doznań, które mogą sobie jakby włożyć w to, że im brakuje kogoś lub czegoś. I w tym momencie myślę, że to też jest ważne to, jak dorośli do tego podchodzą. Tak? Czy my mamy gotowość do tego, żeby się z pewnymi tematami rozstać? Czy u nas jest gotowość do tego, co można w przyszłości zrobić? Czy na przykład kiedy, bo bardzo często jest tak, że to dziecko mówi, że okej, na przykład, nie wiem, rower taty możemy już oddać wujkowi, prawda? Ale mama nie jest gotowa, tak? Bo to był rower męża albo, nie wiem, właśnie dziadka. Także gdzieś to jest trudne, tak? Że to nie jest jakby tylko przeżycie dziecka, tylko całego systemu rodzinnego, że on się musi w jakiś sposób spotkać. I to, co jeszcze dzieci wspiera, to jest takie przeświadczenie o tym, że ja mam osoby, do których mogę się zwrócić o pomoc. Jakby zbieram takie miejsca, takie osoby, takie historie, takie relacje, które mnie wspierają bardzo w tym, jak ja sobie będę radził w przyszłości. Że mam taką możliwość, żeby zawsze przyjść i zawsze komuś coś powiedzieć. To nie zawsze wystarczy, żeby dzieciom tylko o tym powiedzieć. Znaczy, że czasami warto, znaczy zawsze warto mówić o tym, że możesz się do mnie zwrócić, jakby ze wszystkim, co ci w życiu jest.
też warto jakby tak to wesprzeć czynami, to znaczy, że jeżeli dziecko się zwraca do nas z jakąś trudnością, albo w ogóle w jakikolwiek sposób zaczyna sygnalizować, że coś się tam dzieje, to że my siadamy z ciekawością przy tym. Tak jakby nie oceniamy tego, co dziecko zrobiło, jak sobie poradziło, tak jakby, że to jest takie właśnie bycie bez oceny. Bez tego, że ojej, to jest straszne, albo w ogóle gdzieś tam się zdarzyły różne historie, tak? Tylko z taką ciekawością, co ty jest, co ty o tym myślisz, jak ty na to patrzysz, z takim naprawdę otwartością. I dzieci bardzo silnie jakby wyczuwają to, czy one są w danej chwili poddawane ocenie, czy nie. Czy my mamy ciekawość, taką rzeczywistą szczerą ciekawość do tego, żeby poznać to, co to dziecko w środku czuje, czy my od razu nakładamy na to jakieś oceny, tak? Że to jest czyjaś wina, że to jest nasza wina, że to jest, albo że ono zrobiło coś, czego nie powinno zrobić, albo że mamy od razu tysiąc dobrych rad, tak? No tak, ale i tam się dzieją mnóstwo historii, które gdzieś tam dzieciom sprzedajemy. To są takie historie, które są mocno zamykające. To znaczy, że dziecko gdzieś w danej chwili czasami potrzebuje być usłyszane i to jest to, że sam fakt tego, że my usłyszymy, że my zobaczymy, że my powiemy, ok, widzę, w jakim miejscu jesteś, tak? Widzę to, co przeżywasz. Bądź jakby i teraz czekam na to, co ty powiesz, jakby jak ja mogę ciebie wesprzeć. Bo każdy z nas ma różne potrzeby i różne schematy na to, jakbyśmy chcieli być wspierani w trudnych historiach. Tak, jedna osoba właśnie będzie chciała się otoczyć mnóstwem osób i być przy wielu osobach i będzie chciała, żeby ją wszyscy odwiedzali, a inna osoba się zamknie w domu i powie, ok, ale jakby niech przychodźcie po kolei, tak, bo to jest dla mnie za trudne, jak jesteście wszyscy razem. Albo jeszcze inaczej, no właśnie osoba wpadnie w nurt jakby robienia, działania i tak dalej, a druga osoba najpierw osiądzie, tak? Jakby będzie musiała przetrawić taką falę silnych emocji, które w środku się dzieją i dopiero gdzieś tam stopniowo z tego wychodzić. Że nie ma jednego sposobu, który jest jakby jedyny najlepszy na to, jak przeżywać stratę. Że każdy z nas przeżywa takie rzeczy inaczej, tak? Jakby inaczej sobie z tym radzimy. Myślę, że to też jest powód, dla którego każdy z nas jakby ma jakby inne zawody, które wybrał jakby w innych przestrzeniach, inaczej działa, no jakby różnimy się, tak, jakby między sobą i różnimy się we wszystkich zakresach, również w przeżywaniu straty, w tym jak sobie radzić, jak się wspierać w tym wszystkim. I to, co jest bardzo istotne, to, żeby mieć takie bardzo wyczulenie duże na to, jakie my mamy potrzeby w danej chwili. Tak, żeby z naszymi przekonaniami na temat tego, że jak my sobie radzimy, żeby nie wchodzić w przestrzeń drugiego człowieka. Czyli to, że na przykład ja sobie radzę w taki sposób, że będę sprzątać, jak przeżywam coś trudnego, to nie znaczy, że ktoś w mojej rodzinie też tak będzie miał. Tak? Czyli jakby, że może tak być, że on jakby nie wejdzie w to. Tak? Ja mu zaproponuję, no dobra, to zróbmy coś, pojedźmy, zróbmy coś, a on powie, że nie, że w ogóle. Nie czuję tego klimatu i to jest wciąż w porządku, tak? Jakby, że to jest też taka informacja, że okej, okay, no to zobaczmy to jaki klimat ty czujesz, tak? Jakby czego potrzebujesz, co byś chciał i jak to jest. Ale też myślę sobie, że to, co jest bardzo ważne w tym wszystkim, o czym my teraz opowiadamy, to jest to, że my czasami nie jesteśmy w stanie w ogóle wiedzieć, czego chcemy w danej chwili. Także jak się dzieje strata, to czasami to jest taka ogromna rzecz, takie ogromne odczucie trudu, jakby ciężaru wewnętrznego, że naprawdę nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co będzie za chwilę i jak my sobie będziemy z tym radzić. I że czasami na bieżąco po prostu trzeba prosić o pomoc albo być wrażliwym na siebie wzajemnie, na to, czy tej pomocy ktoś potrzebuje, czy nie. Jaką ma gotowość też do tego, żeby przyjąć naszą pomoc. Że czasami ludzie, nam się wydaje, że oni potrzebują bardzo tej pomocy, tak, że sobie w ogóle nie radzą, ale ich gotowość do tego, żeby przyjąć naszą pomoc jest bardzo, bardzo mała. Tak? I że to potrzebują jej na przykład trochę, jakby trochę czasu, żeby ją sobie zbudować. I że wciskanie czasami na siłę naszych takich pomocy i pomysłów na to, co można im jakby zaoferować, że nie zawsze jest w porządku, tak, że oni ten jakby po czasie na przykład nie będą tego wspominać jako coś fajnego, albo coś takiego, że o, to bardzo ci dziękuję, bo bardzo mi pomogłeś, tylko właśnie będą to wspominać jako
taka pomoc nieproszona, tak? Że jak ja potrzebowałem spokoju, to ty to się ładowałeś mi w moje życie. Także to jest bardzo taki śliski temat, jak to się mówi, tak? Że to jest taka rzecz, na którą musimy mieć bardzo dużo wrażliwości. I chyba też ważna rzecz to jest taka, że ciężko jest w czasie takich trudnych rzeczy wtedy dopiero budować relacje. Tak, że gdzieś te relacje z dziećmi, one w tych trudnych historiach dopiero się zaczynają jakby pojawiać, żeby zobaczyć, jakie one rzeczywiście są. Tak? Czyli jeżeli jakby dziecko doświadcza trudności, to jest troszeczkę tak, że my wtedy widzimy, w jaki sposób nasze relacje z tym dzieckiem w ogóle są zbudowane. Że to nie jest czas na budowanie takich relacji, takich, że to nas tak bardzo zbliży do siebie, tylko jakby to będzie tak, że taka trudna relacja trochę nam pokaże, co my potrzebujemy tutaj zadziałać w tej naszej relacji. Tak, że gdzieś ta nasza więź na przykład wtedy się pokaże, tak jakby zaświeci, jak ona wygląda w ogóle. I że, ale to też nie jest tak, że jeżeli ta, jakby ta relacja jest jakaś tam, nie wiem, osłabiona różnymi historiami albo doświadczeniami, to w przypadku takiej trudności to jakby się już nic nie da zrobić, tylko często jest tak, że czasami po prostu potrzeba wsparcia z zewnątrz. Tak, jakby żeby zobaczyć, co możemy zrobić, żeby rzeczywiście tą relację zaopiekować. I czasami to jest kwestia tego, żeby zaopiekować właśnie potrzeby rodzica. Bo gdzieś ten rodzic, który jest sam w takiej komfortowej sytuacji, czy ten opiekun, który jest jakby właśnie w taki wyregulowany emocjonalnie, to dopiero on jest w stanie nieść, jakby rzeczywiście dźwignąć temat tego, co się dzieciom dzieje. A dzieciom dzieją się różne rzeczy. Dzieci potrafią w przypadku jakby doświadczeń trudnych, to jakby poza tym, że doświadczają złości, że doświadczają strachu, to potrafią doświadczyć też regresji, czyli wracać do takiego czasu, jakby w którym czuły się bezpiecznie, tak? Czyli na przykład przedszkolaki, które są no już dawno odpieluchowane na przykład, tak? Wracają do jakichś historii moczenia na przykład, tak? Albo właśnie jakby pogarsza się nauka szkolna. I to też tak, że mamy wrażenie, jakby to dziecko nagle było, jakby zapomniało dwie klasy, które gdzieś przed chwilą miało już, tak? Jakby, że funkcjonuje w szkole jakby trochę słabiej. Ale że jest to jego sposobem radzenia sobie, że to nie jest tak, że to jest jakaś, nie wiem, drama życiowa, że on tak ma, tylko że sobie na daną chwilę po prostu wrócił do takiego momentu, w którym on się czuje bezpiecznie i stąd z tego punktu chce startować i że czasami to nam dorosłym potrzebne jest to, żeby nie nakładać na to dodatkowych przekonań pod tytułem takich, no to jak on sobie teraz poradzi, jak on tą klasę sta, prawda? Tylko żeby wejść właśnie w tą perspektywę, w to miejsce, do którego dziecko weszło. Jak on gdzieś funkcjonuje gorzej w szkole, te oceny się pogorszyły, my wchodzimy i patrzymy na to, co się tam dzieje, tak? Jakby co to jest za miejsce, z którego on startuje? Gdzie on wszedł? Gdzie on wrócił? Z taką właśnie ciekawością my tam wchodzimy, bez oceny, bez naszych przekonań do tego, że no to on sobie teraz nie poradzi, no i w ogóle wszystko źle, tak? I że czasami są takie rzeczy, które my dorośli jakby dopiero w takich trudnych sytuacjach widzimy, że to są takie rzeczy, które warto, że one gdzieś mają mniejsze znaczenie na przykład, tak? Że te oceny naprawdę nie są takie najważniejsze w życiu, że czy nie wiem, czy ocena z zachowania nie jest taka najważniejsza, tak? Czy w ogóle, nie wiem, świadectwo z czerwonym paskiem, że to są takie rzeczy, które są drugorzędne. I że w ogóle czasami drugorzędna jest tabliczka mnożenia w porównaniu do tego, że ktoś przed chwilą stracił, nie wiem, kogoś naprawdę bardzo bliskiego, tak? I że to jakby my dorośli czasami potrzebujemy się przyjrzeć temu, z czym my wobec tych dzieci startujemy i dlaczego my z tym startujemy, tak? Jakie tam przekonania u nas się uruchamiają? Bo to też jest tak, że jak się zdarza trudna sytuacja, to trochę jest jak taka pięść, co uderza o stół i tam się odzywają wszystkie rzeczy, które na tym stole leżą, tak? Czyli zdarza się trudna historia, zdarza się jakaś strata i to nam się uruchamiają jakieś na przykład takie rzeczy z historii, takie wcześniejsze doświadczenia, tak? Że nasze straty wewnętrzne, jakieś w ogóle jeszcze wcześniejsze. Jak patrzymy na to, jak radzi sobie dziecko, to czasami nam jest trudno, bo widzimy, że my też na przykład byliśmy kiedyś w tym miejscu jako dzieci. Tak, że też kogoś straciliśmy, albo że to nie jest nasza pierwsza strata, tylko któraś kolejna, tak? I że to jest na przykład trudne. Albo jak widzimy, że na przykład właśnie dziecko nie przeżywa smutku, tylko się wścieka, tak?
że tu się odzywa jeszcze jakieś inne przekonanie dotyczące radzenia sobie ze złością, z tym, jak właśnie, jak my się regulujemy w takich przestrzeniach mocno przeciążających. Także to jest bardzo rozbudowany temat. I tak jak mówiłam, serdecznie zapraszam do tego, żeby gdzieś korzystać ze wsparcia specjalistów, nie bać się, nawet zgłaszać się na przykład na jakąś tam jedną konsultację, czy coś takiego, żeby zobaczyć, czy jak ja się mam, tak, żeby ktoś po prostu posłuchał tego, jak ja się mam, albo jeżeli nie jestem w stanie wspierać dziecko, to żebyśmy jakby gdzieś razem ze specjalistą, czasami warto omówić sposoby na to, jak można to dziecko zaopiekować inaczej, jak można z nim gdzieś tam budować, pracować i różne historie tworzyć. No i tutaj chyba mogę też powiedzieć o kilku takich rzeczach, które często się gdzieś w moim gabinecie pojawiają, kiedy trafiają dzieci po różnych historiach życiowych. To jest jakby często oswajanie rodziców po pierwsze z tym, że te dzieci różne rzeczy w domu robią i że na przykład po stracie jakichś takich, czy jakby po tym, jak koleżanki lub koledzy tracą swoich bliskich, to dzieci zaczynają jakby dopytywać o straty ich bliskich, tak? Czyli gdzieś tam koleżance w przedszkolu, w szkole, nie wiem, zmarła babcia albo zmarł tata, to jakby ja pytam teraz, no, czy to dzieci pytają właśnie rodziców, czy oni się dobrze mają, czy oni się nie wybierają na tamten świat i jakby zadają takie pytania, które są dla rodziców czasami trudne, prawda? Albo dzieci piszą testamenty i już zapisują połowę gdzieś tam pokoju swojego, zabawek bratu, siostrze albo właśnie przyjaciółce najlepszej, prawda? I że rodziców to trochę przeraża, jak to jest, że sześciolatek pisze testament na przykład, albo w ogóle, że się spotkał z czymś takim. Albo że dzieci zaczynają się bać różnych rzeczy, tak trochę nagle, tak, że gdzieś nie bały się zamkniętych pomieszczeń, nagle zaczynają. I że to rodziców też przeraża, że to tak nagle jest. I albo że zaczynają regulować sobie napięcie w jakiś sposób, obgryzają paznokcie, kręcą włosy bardzo silnie, tak, że gdzieś, albo nie, że pojawia się bardzo dużo rzeczy. Że no, z regulacją emocjonalną u dzieci to można też jakby oddzielny temat w ogóle prowadzić. W każdym razie pojawiają się sposoby na to, jak sobie regulować. Pojawiają się historie w zabawach, tak? Czy jak dzieci budują na przykład z klocków, ktoś lubił dużo budować, to nagle buduje właśnie trumny, kościoły, albo że w ogóle całą historię, tak? Że jakby na przykład przyjadł z karetki buduje, tak? Jakby, i że ta karetka jedzie. Że dzieci też w takiej zabawie relacyjnej oswajają, tak? Czyli na przykład przynoszą lalki, na przykład dziewczynki, czy w ogóle, no chłopcy też potrafią, miski, lalki, przynieść i powiedzieć, że okej, okay, to ty teraz będziesz właśnie mamą i ty umrzesz w tej naszej zabawie, dobra? I jeszcze dzieci potrafią powiedzieć, że ty umrzesz na śmierć. I wtedy się tam gdzieś dobrze jest przysłuchiwać temu bez takiego stresu, co tam się w ogóle wydarzy, tylko właśnie z ciekawością. O czym ten mały człowiek chce nam opowiedzieć w tej zabawie. Wspierające czasami są też różnego rodzaju bajki terapeutyczne, które opowiadają o tym, jak sobie radzili inni w takich historiach, w takich przedstawionych bajkach. I ja myślę sobie, że to, co jest ważne, kiedy takie bajki chcemy gdzieś dziecku wprowadzić, to, żeby to nie były takie bajki, które od razu z grubej rury traktują temat o tym, że ktoś umarł. Prawda? Tylko żeby tak troszeczkę stopniowo je wprowadzać. Na przykład, żeby mówić o tym, że warto jakby prosić o pomoc, kiedy nam się coś takiego dzieje, tak? Kiedy jest nam smutno i źle, żeby gdzieś od takich tematów zaczynać, tak? Żeby wesprzeć właśnie tą regulację emocjonalną, żeby pokazać dzieciom tak, że inni, jak im było źle, to też prosili o pomoc, tak? Żeby pokazywać sposoby na to, jak możemy sobie poradzić, tak? Że jak ktoś komuś było źle, to przychodził się po prostu przytulić. Albo że jak komuś było źle, to nie wiem, przytulał się do ulubionej koszuli taty. Albo no jakby gdzieś tak delikatnie ten temat wprowadzać, tak? Że żeby zobaczyć, bo dzieci czasami mają też tak, że przez jakiś czas jakby mówią dorosłym, że to co miało miejsce, to się w ogóle nie zdarzyło. To znaczy, że gdzieś my dorośli wiemy wszyscy, że na przykład dana osoba nie żyje, a dziecko mówi, że i na przykład nakrywa do stołu dla tej osoby i mówi, że ale tata dzisiaj przyjdzie na obiad, albo mama, albo babcia, albo dziadek.
i gdzieś wprowadza takie tematy, które nam dorosłym po prostu robią w środku nie, no, ciężko, tak? Że gdzieś jest to jakiś jego sposób na to, żeby sobie poradzić i że czasami warto właśnie po prostu z ciekawością się przyglądać, żeby nie zawsze robić z tego taką wielką rzecz, że on tak ma i że on teraz właśnie, nie wiem, nie pozwala czegoś tam schować, wyrzucić, tylko właśnie się trzyma tego tematu. Ja już bym powoli kończyła. Jeżeli gdzieś z Państwa strony pojawiają się takie pytania, to może teraz byłby dobry czas na to, żeby te pytania pozadawać, żeby taką dyskusję gdzieś otworzyć. Jeżeli gdzieś Państwo macie jakąś taką przestrzeń o tym, co byście chcieli jeszcze wiedzieć, jakieś pytania, które chcielibyście zadać na temat tego, jak to jest pracować z dziećmi albo w ogóle wspierać dzieci w takich tematach trudniejszych, to zapraszam. Jeśli mowa o pytaniach, to ja się na chwilkę pojawię. Zachęcamy do zadawania pytań na Facebooku, na YouTubie, w komentarzach. My je będziemy widzieli. Pani Maria nie, ale jej przekażemy chętnie. Mam nadzieję, że ona też chętnie na nie odpowie. Dużo o dzieciach było mowy, mimo że temat bezpośrednio dzieci nie dotyczył, bo temat był ogólny. Czyli mówiliśmy o tym, jak wspierać się po stracie, ale ten temat dzieci dosyć mocno nam się od samego początku przewijał, od samej chociażby obecności Rzecznika Praw Dziecka. No bo to tak jest, że właśnie dzieciom, nam, dorosłym też jest często ciężko z czymś się pogodzić, ale dzieciom niektóre rzeczy pewnie ciężej jest właśnie wytłumaczyć i ciężej jakoś znaleźć taki punkt, taki sposób przekazania niektórych rzeczy, które właśnie są niezwykle trudne. Pytań nie widzę, nie wiem. Myślę po prostu, że pani Maria wyczerpała temat i to chyba dlatego. Ale poczekamy jeszcze chwilkę. A jeżeli jeszcze tylko mogę coś dopowiedzieć, to teraz mi przyszło jeszcze do głowy, że nie powiedziałam o tym, że jakby dzieci nie warto oszukiwać. To znaczy, że nie warto im mówić nieprawdy. Czy jeżeli rzeczywiście miało miejsce jakieś zdarzenie i dzieci pytają, co się zdarzyło, to nie warto jest właśnie mówić, że ktoś, nie wiem, wyszedł do sklepu, że zaraz wróci, czy cokolwiek innego, tylko że rzeczywiście warto jest przekazać jakby prawdę dzieciom, tak? Tylko rzeczywiście w bardzo delikatny sposób. To jest niezwykle ważna rzecz, żeby gdzieś z taką delikatnością do dzieci podchodzić. Tak, czyli nie kombinujmy, nie wymyślajmy, tylko mówmy tak, jak jest. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że to są dzieci. Ten sposób przekazu też jest niezwykle istotny. Dobrze, nie ma pytań, to ja w takim razie pani Mario serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za wszelkie przekazane informacje i treści. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze, znaczy my to gdzieś na pewno przy okazji ośrodków się spotkamy. A, jest jeszcze właśnie taki komentarz, to może przeczytam, może pani Maria się chociaż trochę do niego odniesie, ale to właśnie w tym temacie, o którym przed chwilą pani mówiła, ja mam wrażenie, że wśród dorosłych temat odejścia osoby bliskiej przekazuje dzieciom jedynie jako przejście osoby z doczesności do nieba jako anioł. Często słyszę, babcia jest teraz aniołkiem, ale często dzieci nie mają wiedzy, kto to ten aniołek, jak funkcjonuje i gdzie to niebo. Tak, rzeczywiście jakby temat śmierci jest bardzo często zależny od tego, jak w kontekście takim religijnym w ogóle funkcjonuje rodzina. To znaczy, że gdzieś no, u nas w Polsce przeważa mimo wszystko taki chrześcijański nurt religijny pod różnymi postaciami, więc bardzo często jakby dzieci słyszą o tym, że zmarli bliscy idą do nieba, albo że zostają aniołami, albo jakby różne takie historie,
i na pewnym jakby poziomie abstrakcji jest to dla nich bardzo trudne do tego, żeby sobie to przełożyć jakoś. Czyli jeżeli gdzieś pięciolatek słyszy o tym, że ktoś idzie do nieba, to nie zawsze jest w stanie, żeby zrozumieć o tym, gdzie jest to niebo w ogóle, tak? I jemu się rzeczywiście wydaje, że to jest tam w ogóle między chmurami. I jeszcze jak właśnie usłyszy historię o tym, że ktoś patrzy, to wcale nie jest to dla niego pomocne, tylko wręcz przeciwnie, czasami dodaje lęku. Bo rzeczywiście nie zawsze taki maluch chciałby, żeby ktoś na niego patrzył. Zwłaszcza jak już jest w takim etapie, że w łazience woli spędzać czas sam, albo że się woli sam przebierać, bez widowni żadnej, to, że ktoś cały czas na niego patrzy, to wcale nie jest jakieś takie niosące dla niego ukojenie. Prawda, że czasami dużo łatwiej jest dzieciom opowiedzieć o tym, jak to jest z serduszkiem, tak? Albo że narysować jakąś rzecz, żeby pokazać to, że tam u nas w środku, jak czujemy różne rzeczy, to one się też pojawiają w naszym ciele w różnych miejscach, tak? Czyli że jeżeli się cieszymy, to mamy wrażenie, że całe nasze ciało tak jakby chce do góry skakać, prawda? Albo jak się smucimy, to mamy wrażenie, że ono jest takie trochę cięższe, że to są wrażenia, które w naszym ciele się w ogóle znajdują i wtedy dużo łatwiej jest się odnieść do tego, jak mamy stratę czy kogoś, tak? Że jest nam smutno w środku, że to właśnie gdzieś tam nawet dając takim maluchom informację o serduszku. Tak, że to tam też gdzieś jest ta osoba, a w kontekście tego, żeby opowiedzieć, jak to jest tam po drugiej stronie, czyli gdzieś po śmierci, co się dzieje i tak dalej, to ja myślę, że to też jakby dobrze nie jest adekwatnie do wieku, tak, czyli o tym, że jest jakby życie po życiu, życie po śmierci, o, że jest coś tam, jakby, że śmierć to nie jest tylko koniec, to są bardzo trudne rzeczy, żeby dzieci to zrozumiały, bo to jest jakby taki poziom wyobrażeń, abstrakcji, który nie zawsze jest dla przedszkolaków na przykład dostępny. Tak, czyli dopiero gdzieś tam na przykład 7-8-latki są w stanie jakby w pewien sposób rozumieć o tym, czym jest śmierć, o jej nieodwracalności w ogóle i o tym, że po tym po śmierci tam jakby na przykład w naszym systemie wiary, w którym jesteśmy, to że tam coś jest, tak, że śmierć nie jest tylko końcem i że pod tym względem też ludzie się różnią, w co wierzą, tak, że gdzieś czasami na przykład wśród znajomych mamy różnych ludzi i oni też ze swoim systemem czasami potrafią gdzieś się zetknąć z naszym, tak, że to też czasami jest niełatwe, bo my na przykład znaleźliśmy ukojenie w tym, że wierzymy w życie po śmierci, a oni na przykład wyznają ateizm, czyli gdzieś nie wierzą w to, że tam dalej coś jest, tak, że śmierć jest końcem i tyle. I że to będzie ciężko na przykład, jeżeli z takich dwóch systemów rodzinnych dzieci się spotykają, jedno mówi drugiemu, że moja babcia jest teraz w niebie, a drugie w ogóle nie wie, o co chodzi i przychodzi teraz do rodziców i o co chodzi z tym niebem, oni mu mówią, że nie ma żadnego nieba, więc jakby i tu się dzieje jakby drugi raz coś, żeby ustalić jakby wspólną wersję i to jest trudne, to jest niełatwe, żeby gdzieś sobie to wyjaśnić, że ludzie mają różnie. Także naprawdę z dużą delikatnością trzeba dzieciom o tym opowiadać. Tak, że są różne historie i że ludzie też różnie mają, ale że nie zawsze przedszkolaki to jest taka grupa, która zrozumie, o co chodzi z niebem, prawda? Chociaż nie zawsze jest tak, że nie zrozumie, tak? Że czasami te dzieci będą wiedziały, że to ciężko powiedzieć tak ogólnie, że tylko gdzieś bardziej patrzymy na to, jak dane dziecko, dana jednostka sobie funkcjonuje. Nasuwa mi się taka myśl, że dużo dzieciom trzeba tłumaczyć właśnie w sposób dostosowany do ich wieku, ale właśnie nie tylko mówić, ale też tłumaczyć. To jeszcze jedno pytanie, które mi zostało faktycznie przypomniane, bo ono już się pojawiło wcześniej, ale dokładnie pomiędzy wystąpieniem księdza Tomasza i pani Marii i teraz mi umknęło, ale takie pytanie, jak pomóc osobie, która nie daje sobie rady od lat ze stratą, ale też nie chce pomocy,
a jednocześnie bardzo dużo o tym mówi i wiele rzeczy chce tym faktem usprawiedliwiać. To jeszcze jakbyśmy o tym, Pani Mario, dwa słowa mogli. Czyli jeżeli tak ja dobrze zrozumiałam, to to jest taka osoba, która odmawia gdzieś, jakby nie chce skorzystać z pomocy specjalisty w tym, żeby sobie poradzić. Tak, pierwsza rzecz nie chce skorzystać, ale jakby to jest jeszcze taki krok dalej, że strasznie dużo o tym mówi i często tą stratą wiele rzeczy usprawiedliwia, czyli no gdzieś tam jeszcze to się tak dosyć mocno za tą osobą ciągnie. Mhm. Rozumiem, no to ja sobie myślę, że to jest bardzo ciężko, bo to w tym momencie jakby to gdzieś autor komentarza pewnie przeżywa jakąś trudność, czyli to autor komentarza przeżywa trudność, albo ta osoba, o której gdzieś tam, z której perspektywy to jest napisane, że on przeżywa trudność z tym, że ktoś inny przeżywa trudność, tak? Że ciężko jest pomagać ludziom na siłę, bo to jest bardzo ważne w pracy terapeutycznej, że na siłę się nikomu nie pomoże. Tak jakby gdzieś, jakby żeby uzyskać pomoc od specjalisty, od terapeuty, to ważne jest to, że gdzieś ktoś chce już tej pomocy. Już jest w takim miejscu, że widzi, że sobie chce poradzić z tym sam, prawda? Znaczy, że sobie sam właśnie nie poradzi, że gdzieś potrzebuje skorzystać z pomocy jakby kogoś innego. W momencie, w którym ktoś odmawia, a jednak jego zachowanie wpływa w jakiś sposób na środowisko, tak, to tutaj mamy kilka opcji. Pierwsza jest taka, że on wie, że to wpływa na środowisko, ale z jakichś przyczyn jakby wybiera taką formę, tak, jakby opowiadania i usprawiedliwiania i tak dalej, i tak dalej. Z jakichś przyczyn to jest dla niego pomocne, tak, czy jakby dostaje to, czego potrzebuje z tej formy, którą gdzieś przybrał, czyli dużo mówi o tym, że jest trudno, tak, i że albo że nie zrobił czegoś, bo coś tam, albo bo ktoś na przykład, nie wiem, nie miał taty, żeby go ktoś nauczył czegoś i tak dalej, i tak dalej, żeby gdzieś, no myślę sobie, że to tak ogólnie rzecz ujmując to ciężko powiedzieć, ale jeżeli on wie, że to wpływa na innych, a jednak wybiera tą drogę, to też jest no tak, że on tej pomocy rzeczywiście nie będzie potrzebował, bo on tą pomoc jakby sobie, że gdzieś tam sobie zaopiekował tą przestrzeń, tak? Czyli gdzieś jakby z punktu widzenia dobrostanu emocjonalnego, to on w tym dobrostanie emocjonalnym gdzieś tam tym schematem jest. To trud mają ci, którzy doświadczają tego, że nie wiem, że ta osoba na przykład czegoś nie zrobiła, albo że czegoś nie chce robić, że gdzieś tak jakby, że to ci, którzy się mierzą z tym, mają trudność. Że myślę sobie, że tu czasami jest kwestia wsparcia tych, którzy właśnie się mierzą z tym, co ta osoba przeżywa, prawda? Czyli jakby gdzie są takie granice, które tym wszystkim są naruszane, tak? Jakby jakie granice narusza ta osoba? Jeżeli tym, że ona właśnie, nie wiem, gdzieś się usprawiedliwia, że nic z tym nie robi, że dużo o tym mówi, tak? Czy bo gdzieś są takie rzeczy też, które w nas są, że my jakby nie mamy prawa na przykład odmówić komuś. Jak on opowiada o tym, że stracił, nie wiem, kogoś i przeżywa bardzo i tak dalej, to że my nie mamy prawa odmówić, że to jest bardzo, bardzo nie fair, jak mu wtedy powiemy, że ja nie chcę o tym słuchać, prawda? I że to jest naruszenie naszej granicy, tak? Że gdzieś już jest przedobrzone troszeczkę, bo to już nie jest, to jakby my mamy takie poczucie, że to już się ciągnie za długo i że my sobie nie radzimy z tym, ile ta osoba o tym opowiada, prawda? Albo gdzieś jakby kolejny raz czegoś ktoś nie zrobił, czegoś nie umie i tak dalej i my zaczynamy mieć takie poczucie, że na tą osobę jakby ciężko nam będzie liczyć, tak? Że nie możemy na niej polegać, nie możemy jej zaufać, tak? Tracimy do niej zaufanie ze względu na to. Jakby myślę sobie, że to jest w takim układzie wsparcie tego, kto doświadcza tego trudu, a nie tego, kto sobie poradził z tym. Że jakby gdzieś ten, kto sobie poradził, dopiero jak jemu się sytuacja zmieni, będzie szukał nowych rozwiązań, bo to rozwiązanie, które ma, jest dla niego na przykład na daną chwilę skuteczne i osiągnął to, co potrzebował, tak? Jakby zaspokoił potrzeby, które są związane ze stratą.
że to inni, to otoczenie ma trud w tym momencie. Myślę, że dużo wyjaśnione, ale właśnie taki wniosek, że to też czasem ci z otoczenia osoby, która ma jakieś problemy, też potrzebują wsparcia i też warto z niego korzystać i nie bać się korzystać. Dobrze, to więcej pytań nie widzę, więc Pani Mario, serdecznie dziękujemy za te dzisiejsze 45, troszeczkę więcej, prawie 50 minut. Dziękujemy za wszystkie poruszone tematy. Mam nadzieję, że przez wielu będą one owocnie wykorzystane, chociaż nie wiem, czy sformułowanie mam nadzieję jest dobre, bo pewnie chcielibyśmy jak najmniej takich przykrych tematów doświadczać, no ale wiedząc, że one się jednak zdarzają i no, po prostu tak nasze życie wygląda, nie unikniemy tego, to dobrze wiedzieć, jak się w niektórych sytuacjach zachować, jak pomóc sobie najbliższym, czy też gdzie tej pomocy szukać. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie.